O powodach tej ważności mówił pan minister, również magnificencja. Ja chciałabym... Wszystkie badania mediów w Polsce są tak zwanymi badaniami silosowymi. Osobno mierzymy radio, osobno mierzymy internet, osobno mierzymy telewizję. W związku z tym my wiemy, ile kanał telewizyjny ma widzów, wiemy, ile dana strona internetowa ma użytkowników, ale nie wiemy, jaka jest część wspólna pomiędzy telewizją a internetem. Ile osób słucha danego programu w radiu i w tym samym czasie ogląda ten inny program w telewizji. Nie znamy tej części wspólnej. Więc przede wszystkim zależy nam na tzw. badaniach jednoźródłowych, czyli wszystkie trzy media elektroniczne są mierzone za pomocą tych samych metod, tych samych ludzi, tego samego panelu. Chodzi o to, żeby dać reklamodawcom informację, ile osób zobaczyło daną reklamę w poszczególnych kanałach. Dlatego, że nie ma co ukrywać, ale głównym odbiorcą badań mediów jest rynek reklamowy. Oczywiście my, dziennikarze, naukowcy, my bardzo lubimy sobie czytać o tym, ile program ma widzów, ile ma użytkowników, ale to w ogóle nie o to chodzi. Tak naprawdę na całym świecie jest tak, że płacą i używają tego reklamodawcy, domy mediowe, do rozliczenia reklam. Więc to są reklamodawcy, którzy są motorem napędowym tych projektów. I oni od wielu, wielu lat już mówią, potrzebujemy badań jednoźródłowych, potrzebujemy wiedzieć, jaka jest część wspólna pomiędzy różnymi silosami mediowymi. Radio Track to takie badanie, które zostało stworzone, czyli trzy fale, sierpień 2019, październik 2019. Projekt Telemetria może wpłynąć na media zarówno w sensie jakościowym, jak również w sensie większej odpowiedzialności za treści, które są przekazywane, pod warunkiem, że znajdziemy lub przynajmniej zbliżymy się do odpowiedzi na pytania, które będą postawione podczas tego seminarium, to znaczy o efektywność badań pomiaru mediów i wiarygodność tych badań. Mówię o tym w przekonaniu, że w takim dyskursie publicznym mówi się o mediach, które manipulują, uprawiają propagandę, które przekazują fake newsy, które uczestniczą w tych procesach komunikacji zakłóconej. I badanie pomiaru może nas utwierdzić w tym przekonaniu, jakim rzeczywiście, jak efektywnym, jak skutecznym kanałem przekazu wszystkich informacji są media i na ile są znaczące dla odbiorców. Jako dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach jestem dumna, że to seminarium odbywa się u nas, ponieważ zaproszenie do współpartnerstwa i do dyskusji merytorycznych naukowych postrzegam jako docenienie wartości naszego ośrodka, niezmiennie pozycjonującego się na drugiej pozycji w Polsce. Kiedy chcemy badań rzetelnych, my chcemy wyjść do reklamodawcy, powiedzieć uczciwie, za co on płaci.